Cześć. Dzisiaj opowiem Wam trochę o Chevrolet Camaro, najnowszej, szóstej generacji po liftingu. Camaro z zewnątrz wygląda groźnie. Jest duże, muskularne, niskie, szerokie i napompowane. Wygląda, jakby ważyło ze 2 tony, ale na szczęście pozory mylą i auto waży tylko 1540 kg. Camaro ma masę przetłoczeń i ostrych linii. Po liftingu zmieniły się lampy. Według mnie są dużo ładniejsze. Wcześniej lampa była w jednej linii, natomiast teraz składa się jakby z 2 owalnych części. Na drzwiach mamy kolejne ładne przetłoczenie, a na masce wyprofilowane są 2 niewielkie garby. Zderzak w tym egzemplarzu jest stylizowany na wersję SS, pomimo że pod maską znajduje się zakuty dwulitrowy silnik turbo. Jeśli chodzi o światła, zarówno przód jak i tył jest wykonany w technologii Full LED. Świecą bardzo przyzwoicie. Szyby tworzą smukłą linię i są niewielkie, co bardzo fajnie wygląda, ale ogranicza nieco widoczność. Hamulce nie są jakiejś ogromnej średnicy, natomiast mają super modulację i hamują bardzo dobrze. W zajęciu pozycji w całkiem wygodnym fotelu w nasze ręce wpada kierownica. Jest ona gruba, mięsista, obszyta skórą. Posiada wiele funkcji, takich jak zmianę biegów na łopatkach, zmianę stacji radiowych, zmianę głośności, ustawienia tempomatu oraz zmiana parametrów na centralnym wyświetlaczu pomiędzy zegarami. Jeżeli chodzi o widoczność z kabiny, jest ona kiepska. Szyby są nieduże. Tu jest moja ręka. Mniej więcej wielkości dłoni są szyby. Natomiast lusterka przybliżają, co też może troszeczkę mylić, jeżeli się na początku nie jest do tego przyzwyczajonym. Przednia szyba również jest nieduża. Minus tej szyby jest taki, że na światłach trzeba się pochylać do przodu, żeby zobaczyć, jakie mamy światło. Jeżeli chodzi o tył, tu jest malutka szybka, ogromny słupek i mała szyba z tyłu. Widoczność do tyłu jest bardzo słaba. Pomaga tutaj kamerka. Natomiast seryjnie auto jest bez czujników parkowania. Mamy tutaj schowki. Natomiast ten schowek jest niewygodny i jest bardzo mały. Ciężko tam coś w ogóle wsadzić. Podłokietnik jest dosyć miękki i przyjemny, uprzyty ekoskórą. Tutaj wygląda to wszystko ładnie, natomiast jest to twardy plastik. Niestety lubi się rysować, szczególnie tak jak tu widać na tym plastiku. No, łapie łatwo rysy. Jeżeli chodzi o przełączniki, są wygodne, w fajnym miejscu, ergonomiczne. Mamy też fajne designerskie klamki i blokadę drzwi.
Bardzo podobają mi się w tym aucie nawiewy. Są takie troszeczkę w stylu Mercedesa. Natomiast są bardzo wygodne. Tym nawiewem ustawiamy sobie temperaturę. Tutaj ustawiamy moc nawiewu. I tutaj ustawiamy resztę parametrów odnośnie klimatyzacji. Tutaj mamy typowy oplowski panel do sterowania multimediami. Ekran jest również dotykowy, więc można go obsługiwać za pomocą dotyku. Deska rozdzielcza wykończona jest ekoskórą, dosyć twardą. Góra tak samo twarda, zegary twarde. Jeżeli chodzi o fotele, jest to materiał, który wygląda ładnie i schludnie, natomiast dosyć łatwo się brudzi. Świetnik dla kierowcy jest mięciutki, jest w fajnym położeniu, jest wygodny. Tutaj mamy dwa cup holdery, które są również wygodne. Gniazdo zapalniczki, elektryczny ręczny przełącznik do zmiany trybu jazdy oraz wyłączanie kontroli trakcji. Tutaj oczywiście gałka zmiany biegów. Z tyłu jest mało miejsca, szczególnie problem dotyczy nóg. Siedząc sam za sobą, to jest dla porównania moja ręka. Ciężko wsadzić tutaj buta. Fotele są z tyłu dwa, nieduże, zarówno nad głową jest niedużo miejsca, jak i na nogi jest szczególnie mało miejsca. A więc jak się jeździ? Może zacznijmy od ekranu. Na ekranie możemy podglądać podstawowe parametry samochodu, takie jak temperatura oleju, ciśnienie oleju, przeciążenia, temperatura skrzyni biegów, prędkość, oczywiście spalanie, żywotność oleju, ciśnienie w oponach, timer, napięcie w akumulatorze, temperatura płynu chłodzącego. Samochód prowadzi się bardzo przyzwoicie. Powiedziałbym, że na równi z europejskimi markami takimi jak BMW czy Mercedes. Jeżeli chodzi o działanie układu kierowniczego, jest świetny i bardzo bezpośredni. Zaraz zobaczycie na zakrętach. Prowadzi się bardzo pewnie, słucha się, kierownica jest przyjemnie ciężka. Jeżeli chodzi o skrzynię biegów, w trybie automatycznym działa świetnie, szybko zmienia przełożenie i dobrze dobiera biegi, natomiast wolno reaguje, jeżeli chodzi o reakcję na łopatki. Według mnie powinni to poprawić. Jedziemy, plus, dopiero. Co mnie irytuje jeszcze odnośnie skrzyni, to położenie plusa i minusa, gdzie plus jest od siebie, minus do siebie. Według mnie lepszym rozwiązaniem jest ułożenie w drugą stronę. Samochód ładnie przyspiesza, również bardzo ładnie hamuje. Nie testowałem samochodu w warunkach torowych, ale na co dzień w zupełności wystarcza. Jeżeli chodzi o spalanie, przy jeździe dynamicznej, aczkolwiek bez jakichś wielkich szaleństw, auto pali około 8,5-10 litrów na 100 km, więc bardzo dobry wynik. Auto posiada też aktywny dyferencjał ze szperą, co jest fajnym rozwiązaniem, gdyż w ciasnych zakrętach koła nie tracą przyczepności, a jak ją tracą, to po prostu lecimy driftem. Auto prowadzi się bardzo pewnie. Układ kierowniczy jest bardzo bezpośredni i dobrze wyczuwalny. Jedyny minus, nie czuć troszeczkę prędkości w tym samochodzie, łatwo przesadzić.